Państwa, rok 2011 był rokiem szczególnym dla totalizatora sportowego. Był to rok wielkiej kumulacji. Ten rok to także rok ważny dla totalizatora z innego punktu widzenia, z technicznego punktu widzenia. W 2011 roku został rozpoczęty proces zmiany wizerunku Lotto. Jak to wygląda teraz? Czy Państwo są zadowoleni? Co jeszcze będzie nowego wprowadzonego w tym zakresie? Proszę Pani, przygotowania regulacyjne, nazwijmy to, i systemowe miały miejsce w roku 2011. W 2012 wchodzimy do działania w pole tak zwane, czyli zmieniamy wizualizację wszystkich punktów sprzedaży własnych, sieciowych i partnerskich. Także nastąpi zasadnicza zmiana jakościowa ze względu na to, że to, co próbujemy zrobić, próbujemy uporządkować całą tą zabawę, która ma miejsce w punktach sprzedaży. Czy jakieś nowe produkty jeszcze w tym roku czekają na klientów Lotto? Na pewno zabawa z Lotto, z produktem Lotto będzie dodatkowa gra, dodatkowa zabawa. Nie chciałbym do końca zdradzać tajemnicy, natomiast na pewno będzie to dla wielu pozytywny, będzie przez wielu pozytywnie odbieranych ze względu na to, że to jest coś, czego oczekują w kontekście Lotto, i nowa gra multidyscyplinarna, bo ona będzie przechodziła przez wszystkie praktycznie rzecz biorąc w tej chwili gry i loterie zdrapkowe. Będzie polegała między innymi na tym, że będzie można wygrać sobie pensję lub emeryturę, w zależności od tego, z której strony na to popatrzymy. I czy te produkty również będą wspierane kampanią? Tak, oczywiście. Wszystkie działania marketingowe, które w tym roku będziemy realizować, będą wspierane różnymi kampaniami. Zaczynamy od Lotto w styczniu. Później będziemy mieli działania związane z dodatkową zabawą z Lotto. Nie będzie multi-multi, loteriada. Cały rok praktycznie rzecz biorąc będzie dużo aktywności marketingowych. Lotto planuje także wprowadzenie niestandardowych form sprzedaży. Co to takiego? Chociażby maszyny samoobsługowe. Do tej pory, żeby kupić cokolwiek, musi Pani pójść do punktu sprzedaży i tam dokonać zakupu zdrapki. Samoobsługowe maszyny pozwolą kupować chociażby w galeriach handlowych te zdrapki z maszyn samoobsługowych. Loterie terminalowe, podobna zabawa. Można pójść, wcisnąć guzik i mieć swój kupon. Czyli jaki ma być ten rok 2012 dla Lotto? Myślę, że rokiem zmian. Wreszcie tak naprawdę Lotto odnajdzie się wśród tych największych firm polskich jako firma, która zacznie w jakiejś formule moim zdaniem nadawać ton. No będzie z mojej perspektywy za chwilę marką kultową, która będzie oferowała tyle fajnych rzeczy, że rzeczywiście wszyscy będą do niej aspirować. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.